Rozdział czwarty: Wyznanie. Kto ukrywa swe wykroczenia, nie będzie miał powodzenia, ale kto je wyznaje i porzuca, dostąpi miłosierdzia. Z Księgi Przypowieści. Warunki dostąpienia Bożego miłosierdzia są proste, sprawiedliwe i sensowne. Pan nie wymaga od nas czynienia czegoś sprawiającego ból abyśmy mogli dostąpić odpuszczenia grzechu. Nie potrzebujemy udawać się w długie i męczące pielgrzymki albo odprawiać bolesną pokutę, aby polecić nasze dusze Bogu bądź spłacić naszą winę, gdyż ten, kto wyznaje i porzuca swój grzech, dostąpi miłosierdzia. Apostoł powiedział, wyznawajcie sobie nawzajem upadki, i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Z listu Jakuba. Wyznawajcie wasze grzechy Bogu, który jako jedyny może je odpuścić, a upadki sobie nawzajem. Jeśli obraziłeś przyjaciela lub bliźniego, masz uznać twoją winę, a jego obowiązkiem jest tobie nieprzymuszenie przebaczyć. Następnie masz szukać przebaczenia u Boga, ponieważ brat, którego zraniłeś, jest własnością Boga i wyrządzając mu krzywdę, zgrzeszyłeś przeciwko Jego stwórcy i odkupicielowi. Sprawa trafia przed jednego prawdziwego pośrednika, naszego wielkiego arcykapłana, który był kuszony we wszystkim, podobnie jak my, ale bez grzechu który potrafi współczuć naszym słabościom i może nas oczyścić z wszelkiej plamy nieprawości. Z listu do Hebrajczyków: Ci, którzy nie upokorzyli dusz przed Bogiem uznaniem swojej winy, jeszcze nie spełnili pierwszego warunku przyjęcia. Jeśli nie doświadczyliśmy tej pokuty, której się nie żałuje, i w szczerej pokorze duszy oraz skrusze ducha nie wyznaliśmy grzechów, odczuwając wstręt do naszej nieprawości, nigdy prawdziwie nie szukaliśmy odpuszczenia grzechu. A skoro nigdy go nie szukaliśmy, nigdy też nie odnaleźliśmy pokoju Bożego. Jedynym powodem, dla którego nie zostają nam odpuszczone wcześniej popełnione grzechy, jest to, że nie jesteśmy gotowi upokorzyć naszych serc i zastosować się do warunków słowa prawdy. Odnośnie do tej sprawy dane jest wyraźne pouczenie. Wyznanie grzechu, publiczne czy osobiste, powinno być szczere i wyrażone nieprzymuszenie. Nie należy domagać się go od grzesznika. Nie ma być uczynione w niepoważny i obojętny sposób, albo też wymuszone na tych, którzy nie mają świadomego pojęcia o odrażającym charakterze grzechu. Wyznanie, które wypływa z samej głębi duszy, trafia do Boga nieskończonej litości. Psalmista powiedział: Bliski jest Pan skruszonym w sercu i wybawia utrapionych w duchu. Z Księgi Psalmów Prawdziwe wyznanie ma zawsze specyficzny charakter i uznaje określone grzechy. Mogą one być takiego rodzaju, że zostaną przedstawione jedynie Bogu. Mogą być przewinieniami, które powinny zostać wyznane osobom przez nieskrzywdzonym. Mogą też posiadać publiczny charakter i powinny być wówczas wyznane publicznie. Lecz wszelkie wyznanie powinno być sprecyzowane i do rzeczy, uznające grzechy, których jesteś winny. Za czasów Samuela Izraelici odeszli od Boga, ponosili konsekwencje grzechu, gdyż utracili wiarę w Boga. Utracili umiejętność rozpoznawania jego mocy i mądrości do kierowania narodem, utracili ufność w jego zdolność do obrony i ujęcia się za swoją sprawą. Odwrócili się od wielkiego władcy wszechświata i zapragnęli być rządzeni tak jak narody wokoło nich. Zanim znaleźli pokój, uczynili to, Wyraźne wyznanie. Do wszystkich naszych grzechów dodaliśmy jeszcze i to zło, że chcieliśmy mieć króla, z pierwszej księgi Samuela. Ów grzech, o którym byli przeświadczeni, musiał zostać wyznany. Własna niewdzięczność dręczyła ich duszę i odłączyła ich od Boga. Wyznanie nie będzie przyjemne Bogu bez szczerej pokuty i reformacji. W życiu muszą nastąpić zdecydowane zmiany. Wszystko, co obraża Boga, musi zostać usunięte. To właśnie będzie skutkiem prawdziwego żalu za grzech. Dzieło, które mamy do wykonania po naszej stronie, jest nam jasno przedstawione. Obmyjcie się. Oczyśćcie się. Usuńcie zło uczynków waszych z przed moich oczu. Przestańcie czynić zło. Uczcie się czynić dobro. Szukajcie prawości. Wspomagajcie uciśnionego. Wymierzajcie sprawiedliwość sierocie. Wstawiajcie się za wdową. Z księgi Izajasza. Jeśli bezbożny zwróci zastaw, zwróci to, co zrabował, będzie postępował w ustawach żywota, nie czyniąc nieprawości, na pewno będzie żył, nie umrze. Z księgi Ezechiela. Mówiąc o dziele pokuty, Paweł powiedział: To bowiem, że byliście zasmuceni według Boga, Jakąż wielką wzbudziło w Was pilność, jaką obronę, jakie poruszenie, jaką bojaźń, jaką tęsknotę, jaką gorliwość, jaką chęć wymierzenia kary. We wszystkim okazaliście się czyści w tej sprawie. Z drugiego listu do Koryntian. Gdy grzech Zagłuszy duchowe postrzeganie, popełniający go nie dostrzega wad swojego charakteru, ani nie uświadamia sobie ogromu zła, które wyrządził. Jeśli nie podda się przekonującej mocy Ducha Świętego, pozostanie w częściowym zaślepieniu wobec swojego grzechu. Jego wyznania nie są ani szczere, ani poważne. Każde uznanie winy Uzupełnia on tłumaczeniem w celu usprawiedliwienia swojego postępowania, zeznając, że gdyby nie pewne okoliczności, nie uczyniłby tego lub tamtego, za co został zganiony. Po tym, gdy Adam i Ewa zjedli zakazany owoc, napełnieni byli poczuciem wstydu i trwogi. Z początku ich jedyną myślą było, jak usprawiedliwić swój grzech i uniknąć przerażającego wyroku śmierci. Gdy pan pytał w sprawie ich grzechu, Adam, składając winę częściowo na Bogu, a częściowo na swojej towarzyszce, odpowiedział: Kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłem. Kobieta zaś zrzuciła winę na węża, mówiąc: Wąż mnie zwiotł i jadłam! z pierwszej księgi Mojżesza. Dlaczego uczyniłeś węża? Dlaczego pozwoliłeś mu wejść do Edenu? to były pytania ukryte w jej usprawiedliwieniu własnego grzechu. Tym sposobem, oskarżające Boga. O odpowiedzialność za ich upadek. Duch samousprawiedliwienia ma swój początek w ojcu kłamstw, i był okazywany przez wszystkich synów i córki Adama. Wyznania tego rodzaju nie są inspirowane przez boskiego ducha i nie będą przyjemne Bogu. Prawdziwa pokuta doprowadzi człowieka do przyjęcia na siebie własnej winy. Oraz uznania jej bez wprowadzania w błąd bądź obłudy. Podobnie do ubogiego celnika, nawet nie podnoszącego oczu ku niebu, zawoła on: Boże, okaż miłosierdzie mnie grzesznikowi. I ci, którzy uznają swoją winę, zostaną usprawiedliwieni, gdyż dla pokutującej duszy. Jezus powoła się na swoją krew. Przykłady prawdziwej pokuty i upokorzenia się w Słowie Bożym objawiają ducha wyznania, w którym nie ma żadnego usprawiedliwiania grzechu, bądź próby samousprawiedliwienia. Paweł nie usiłował osłaniać się, przedstawił swój grzech w jego najciemniejszej barwie, nie próbując zmniejszyć swojej winy. Powiedział, gdy otrzymałem pełnomocnictwo od arcykapłanów, wtrąciłem do więzienia wielu świętych, kiedy zaś wskazywano ich na śmierć, ja głosowałem za tym dręcząc ich częstokroć we wszystkich synagogach, zmuszałem ich do bluźnierstwa i szalejąc nad miarę, prześladowałem ich nawet w innych miastach, z Księgi Dziejów. Nie wahał się oznajmić, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Z pierwszego listu do Tymoteusza. Pokorne i złamane serce, opanowane prawdziwą pokutą, doceni w pewnej mierze miłość Bożą, oraz cenę kalwarii. I tak jak syn wyznaje miłującemu Ojcu, również prawdziwie pokutujący przedstawię wszystkie swoje grzechy Bogu. Napisano: Jeśli wyznajemy nasze grzechy, On jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości. Z pierwszego listu Jana.